Okej. Możemy? Tak. 5 sierpnia w Białym Dunajcu, proszę Państwa, około godziny 2 w nocy został skradziony Range Rover. Jest skradziony jak wiele innych samochodów tego typu. Przy czym nie każdy o tym wie, że w obecnej chwili dochodzi do pewnej plagi kradzieży samochodów tak zwanym systemem czytania kluczy. Co to znaczy? Ten kluczyk, który jest położony w domu, obojętnie w którym miejscu, do odległości 50 metrów jest w stanie otwierać auto, powiedzmy, z pomieszczenia z domu. Jeżeli system klucza jest tak zwany komfortowy klucz, czyli bezdotykowo otwieramy samochód i kluczyk kładziemy na fotelu samochodu, odpalamy i jedziemy, klucz ma to do siebie, że również może być rozpoznany przez inny system radiowy, który wyłapuje jego częstotliwość. Złodzieje podchodzą ze specjalnym urządzeniem, który wymyślił notabene Polak. Urządzenie to kosztuje 5000 euro. Czytane są wszystkie klucze w domu tego typu, oczywiście klucze samochodowe. Natomiast przekaźnik jest przy samochodzie i w tym momencie można samochód odpalić bez obecności klucza w aucie, czyli ta odległość przekazu drogą radiową częstotliwości do pojazdu za pośrednictwem odbiornika, który jest przy samochodzie, umożliwia złodziejom kradzież auta. Mamy tutaj zarejestrowane całe zdarzenie, które miało miejsce tej nocy. Możecie Państwo zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Będziemy, oczywiście numery rejestracyjne pojazdu, bardzo bym prosił, żebyście zapisali. Są to numery ERA, Edward, Roman, Andrzej, 9, Ludwik, Emil, 1. Edward, Roman, Andrzej, 9, Ludwik, Emil, 1. Numery WIN będą widoczne na ekranie. Już podajemy. Pojazd ten został, tak jak powiedziałem, skradziony przy wykorzystaniu tego sprzętu. Mamy do czynienia z plagą złodziei, którzy w tym momencie kradną samochody w sposób absolutnie, można powiedzieć, bezinwazyjny. Oczywiście w momencie, kiedy pojazd dojeżdża do tak zwanej dziupli, tego samochodu już nie można odpalić, bo nie ma tej możliwości, ale no wiadomo, że wtedy wymieniany jest komputer, wymiana jest stacyjka, wymieniany jest cały system, samochód jest w rękach złodziei. Jeżeli są osoby, które mają wiedzę na temat tej kradzieży, a Państwo jesteście rzecznikami społecznymi poprzez publikację tych informacji może dotrzeć do wielu informacji, do wielu osób na ten temat, prosimy o kontakt z naszym biurem. Numer telefonu alarmowego 600 007 007, powtarzam, 600 007 007. Informacje te prosimy przekazywać do naszego biura, oczywiście za wskazanie czy to miejsca, gdzie znajduje się pojazd, czy sprawców, którzy ukradli ten samochód, jest nagroda od naszego biura. Także tutaj sprawa jest widoczna. Widzicie Państwo, w jaki sposób samochody są w tej chwili kradzione. Co zrobić, żeby ustrzec się przed kradzieżą? Ludzie stosują różnego rodzaju zabiegi. Wkładają kluczyk do lodówki, żeby nie było tego dostępu fal radiowych. Wkładają kluczyk do zamrażalnika. Oczywiście rano nie mogą odpalić samochodu, ponieważ klucz, który ma baterię, w jakikolwiek sposób no, jest problem z uruchomieniem, ponieważ bateria poprzez niską temperaturę wyczerpuje się. Wystarczy kluczyk oczywiście owinąć folią aluminiową. Kuchenną folią aluminiową owinąć klucz. Bądź też wyjąć baterię z tego kluczyka. Jest to bardzo prosty ruch, który można zrobić. Tutaj mamy baterię, wyjmujemy. Jest to tak dokładnie. Bardzo dużo jest skradzionych właśnie samochodów, które są najbardziej popularne z kluczykiem komfortowym. Audi, Range Rovery, BMW. Praktycznie wszystkie klucze tego typu, które działają bezdotykowo, są czytane przez system, który został wymyślony przez Polaka. I system ten jest sprzedawany dla złodziei za kwotę 5000 euro.
Mówi się, że nieuczciwe warsztaty samochodowe, salony samochodowe mogą czytać te klucze i przekazywać te informacje przestępcom. Jaka jest skala tego typu? Nie, może to raczej jest wykluczone, ponieważ nawet zdają częstotliwości, jeżeli nie mamy odpowiedniego systemu, nie jesteśmy w stanie przekazać i odpalić samochodu, ponieważ musimy mieć przekaźnik. Klucz wyczytany powiedzmy z domu, odbiornik odpala samochód i odjazd. Oczywiście jazda bez klucza jest możliwa, ale do momentu pierwszego zgaszenia. Samochodem można przejechać nawet i 1000 km bez kluczyka, tak? Zdarzają się sytuacje, kiedy ludzie odpalą auto, wsiadają do samochodu i jadą bez klucza. Też takie sytuacje się zdarzają. I muszę Państwu powiedzieć, że sam miałem kiedyś przygodę, kiedy to odpaliłem BMW. Byłem w innej kurtce, była zima. Byłem w innej kurtce, odświeżałem samochód. Odświeżyłem auto. Kurtkę zdjąłem, w której byłem, powiesiłem na wieszaku, założyłem inną. To było tak zwane bardzo zimowy Wielkanoc. Dojechaliśmy do rodziców mojej partnerki i okazało się, że nie mamy kluczy. Ale to był nieinteligentny system BMW, ponieważ pozwolił na wyłączenie. Natomiast w tej chwili są samochody tak konstruowane, że jeżeli chcesz wyłączyć, musisz przytrzymać, powiedzmy, dłużej przycisk wyłącz samochód, ponieważ informację dostajesz na dyspleju, że nie masz klucza. Tutaj automatem wyłączyłem, no i niestety mój pracownik musiał mi dowozić klucze z Łodzi do Tomasza Bramowskiego. Dobrze, że do tego odbył. Jeszcze jedno pytanie. Tutaj na tym filmie widzieliśmy, że ci sprawcy dosyć swobodnie poruszają się po posesji zamkniętej bramą. Oni odkręcają siłowniki, otwierają bramę i bez żadnego stresu. Tam widzimy, jak dzwonią, wykonują jakieś połączenia telefoniczne, potem wsiadają do auta, wyjeżdżają. Co to może znaczyć dla tej sprawy? Znaczy to, że sprawcy poruszają się bardzo swobodnie i bardzo świadomie działają. Wiedzą, że godzina pomiędzy drugą a trzecią jest to czas, kiedy ludzie, jest to najlepszy sen dla osób, które powiedzmy są w hotelu. Zdarza się, że wypiją piwo czy jakiś inny alkohol. No i byli przekonani, byli pewni, że nic się nie będzie działo. Także ich działania były zupełnie swobodne. Odkręcanie bram jest to absolutnie z siłowników, jest to metoda, którą się stosuje praktycznie, którą stosują złodzieje od zawsze. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli nie ma żadnych pytań, do widzenia. Dziękuję bardzo. Może sobie jakoś skopiować? Tak.